No właśnie, i najfajniejsze w oceanie, albo w byciu nad oceanem, jest to, że się jest właśnie nad oceanem. No woda jest petarda, jest po prostu zupa. Może nie tyle, że... No ale zupa chyba, tak. Chyba jest naprawdę taka ciepła, że na co dzień taki się nie spotyka. Chyba jest nawet cieplejsza niż w Adriatyku teraz była jeszcze tam ze dwa tygodnie temu. Natomiast ta jasność, te światła, to one rzeczywiście, odbijające się światło od tej wody, no daje te kolory, które są dodatkowo czymś wyjątkowym. I bardzo, bardzo fajnie tu akurat na tym odcinku, bardzo fajnie, dość dziko wyglądają te plaże. I one są niesamowite, dają taki fan, że wow, że można właśnie stać się całym mokrym i tak jest fajnie. Natomiast tutaj bardzo dużo sportów wodnych tutaj miejscowi oferują. Od kilku rodzajów nurkowania, zarówno takiego ze sprzętem, jak i na płytko z całą rurką, po skutery wodne, po katamarany, po wycieczki na takich małych jachtach, ale dość fajnych jachtach, po oczywiście surfingi, po kajty. Także naprawdę, jeśli ktoś lubi sporty wodne aktywnie, no to tutaj właśnie w takich barwach jak najbardziej może sobie na tej wyspie je zagwarantować i mieć pod dostatkiem. I to w odległości dosłownie 5-6 minut od swojego resortu, jeśli nie chce mieć swojego sprzętu. To jest tego naprawdę bardzo dużo i wszystko się tutaj jak najbardziej zgadza. Jestem właśnie przed wejściem do jednego z resortów, w których są po prostu apartamenty oferowane na sprzedaż. Natomiast resort zajmuje się, to jest w zasadzie nazwa operatora jednego z największych chyba na świecie, jeśli chodzi o hotele tego typu. Zaraz wejdziemy do środka jednego z takich resortów i zobaczymy, w jakim standardzie tutaj są zarówno te apartamenty, które możemy nabyć, jak i ogólnie cały resort, no bo to w zasadzie musi wszystko spójną całość tworzyć po to, aby jak najwięcej później było tutaj niepotencjalnych w zasadzie prawdziwych klientów, prawdziwych wczasowiczów, no, którzy zostawiają pieniądze i dzięki temu operator może nam płacić tak zwany już tutaj najem pasywny, bo my praktycznie w takich formach nie musimy się w ogóle zajmować obsługą tych lokali, obsługą gości, tylko po prostu pobieramy zyski z tego, że posiadamy taką nieruchomość w ofercie, po prostu taki apartament, więc tutaj pokrótce pokażę, to są dwa bliźniacze w ogóle takie resorty, bardzo, bardzo podobne, w zasadzie no prawie identyczne można powiedzieć. Możemy tutaj przejść, zobaczymy jak wygląda tutaj recepcja. Jest ładna, naprawdę jest ładna, gdy goście tutaj przyjeżdżają raczej z długich podróży, bo tu jest bardzo dużo turystów tutaj z Wysp Brytyjskich, więc oni też mają dość sporą podróż do pokonania. Polaków też trochę jest, może nie to, że sporo, ale trochę też jest i okolice tutaj Polski. Niemiecki język też słyszałem, francuski też słyszałem, więc tutaj każdy ma podróż dość sporą do pokonania. No i od razu trafia na taką recepcję, dość dobrze zorganizowaną, ładną, schludną i w ogóle przyjemną, a co najważniejsze chłodną, że tutaj już klimatyzacja w końcu działa. Chodźmy tutaj kawałek, to jest przejście do części powoli już hotelowej, do tej noclegowej może bardziej. Tu w zasadzie też możemy pokazać, to jest główny operator i to jest bardzo istotne, jak wygląda główny operator, ponieważ w trudnych czasach dobry operator no, gwarantuje nam, że będą ci najemcy, że będą z tego przychody, żeby nie tylko polegać na umowach, ale także na realnych możliwościach operatora, który powinien na tym także no, zarobić i nam odpalić z tego pieniądze. I tutaj przechodzimy, tutaj już się pojawia pierwszy bar dla gości, gdzie można spokojnie się napić piwka, winka, drinka i jak widać już część gości korzysta po prostu z tej pierwszej części. Tutaj chyba możemy wyjść na główny taras, gdzie zobaczymy jak wygląda ta część resortu, bo to jest część resortu. Tutaj się zaczyna taki pas właśnie apartamentów hotelowych. Są apartamenty dość duże, jak na turystyczne potrzeby. Gdybym to porównował z niektórymi krajami w Europie, gdy takie coś spotkałem, naprawdę tutaj powierzchnia jest dość spora. I akurat te apartamenty tutaj mają ten odcinek apartamentów, fajnie z basenu, z parteru od razu można w zasadzie w szlafroku wyjść na swój basen. Basen służy raczej do pływania, czyli fajny ma kształt, taki wąski, ale długi, więc elegancko można tutaj pływać. Ja bardzo często wieczorami widzę, że osoby sobie pływają, gdy jest już ciemno. Niesamowita frajda musi być naprawdę, gdy wychodzimy z własnego tarasu i możemy od razu popływać. Ta część tutaj, którą ją widzimy, ona jest najczęściej wykorzystywana przy wieczornych drinkach, ponieważ pod nami znajduje się główny lokal, który wieczorami tutaj na spokojnie gwarantuje gościom właśnie drinki, czy soki, czy jakieś winko, na co ktoś ma ochotę. Natomiast na samym końcu znajduje się Beach Bar Club, czyli jest to klub, który w zasadzie no już posadowiony jest na oceanie. Tam się drinki pije, gdy się jest już po prostu na oceanie, także nie na plaży nawet, a jeszcze dalej się jest. On jest po prostu na wodzie stoi. Teraz jesteśmy w takiej części willowej tego resortu, no najładniejszej według mnie, ze względu
i na tę willowość, jak i na roślinność, no i na to, że jesteśmy w pierwszej linii już oceanu. Czyli nie, że jest tylko widok, ale jesteśmy w pierwszej linii. Tam w głąb można iść i kolejne osiedla, kolejne uliczki takie mini są z willami. Natomiast ja zapraszam, zaprezentuję tutaj willę, która jest na sprzedaż, która jest właśnie w pierwszej linii. W pierwszej linii od oceanu. Kameralna uliczka. Mniej więcej po 7 budynków na każdą stronę. Mini ogródek już od tej strony. Tu wszystko oczywiście podświetlone jest wieczorem. Natomiast zapraszam. Zapraszam do środka. Chodźmy. Od razu wchodzimy tutaj na salon. Fajny salon. Naprawdę spory salon, spory telewizor. Fajne panoramiczne okna. Jadalnia. Czyli tutaj już nie jesteśmy tak dosłownie gośćmi hotelowymi, tylko możemy sobie sami przygotowywać potrawy, choć nie jest to obowiązek, natomiast mamy tutaj taką możliwość, czyli na przykład jeśli chcemy korzystać z tego, co rybacy codziennie rano złowią, zarówno jeśli chodzi o ryby, jak i o owoce morza, to jak najbardziej możemy tutaj sobie to przygotować i myślę, że to jest ten atut. Myślę, że o tym salonie nie ma potrzeby, żeby więcej mówić, natomiast tu jest taka fajna ciekawostka, taka wnęka z zewnątrz. Mnie się ona podoba, naprawdę jest, może dlatego, że jest niecodzienna, podoba mnie się ona, także na to zwróciłem uwagę dość szybko. Tutaj póki jesteśmy jeszcze na dole, przejdźmy do kuchni. Kuchnia normalna, może nawet nie najnowsza, od razu to powiem. Natomiast no tak to bywa w tego typu resortach, że tu nie musi być takie flow, znaczy może być oczywiście. Natomiast tu chodzi najbardziej o tę funkcjonalność, także mamy 4 palniki z LED, tak jak ma wyglądać i tyle. O co tutaj chodzi w tej kuchni, ale chodźmy dalej, bo to dopiero początek tej nieruchomości. Pierwsza łazienka, toaleta, taka mini. Myślę, że dla gości między innymi, albo dla pierwszej szybkiej potrzeby. Sypialnia, myślę, że dla dzieci ona będzie fajna, albo dla gości, czyli dwa oddzielne łóżka. Natomiast jest oczywiście tutaj, jest łazienka także z kabiną prysznicową. Tutaj mamy szafy, no bo tutaj już nie jesteśmy gościem hotelowym. Tutaj już praktycznie można swoje ubrania, swoje ciuchy, swoje rzeczy można mieć na stałe, żeby z tego korzystać. Tutaj mamy kolejną sypialnię. Praktycznie jeśli chodzi o samą sypialnię, jest bliźniacza. Tyle, że ta sypialnia nie ma już łazienki. Ponownie mamy szafę. Tutaj mamy widok na taki mini ogródeczek od strony ulicy, którą tutaj wchodziliśmy. No i tutaj jest, myślę, że ta królewska sypialnia, jeśli może tak nazwać, największa, najważniejsza. Duża naprawdę część, tutaj też można zagospodarować. Myślę, że jeśli ktoś chce home office, może mieć tutaj duże biurko. Tu póki co jest takie malutkie, natomiast dla jednej osoby jak najbardziej to wystarcza. I teraz zapraszam tutaj, bo tutaj ta sypialnia ma od razu przygotowaną garderobę, dużą. Naprawdę duże są te garderoby, bo tutaj tych szafek mamy sporo. To można oczywiście też wyburzyć i mieć w otwartej formie. Tutaj mamy osobno malutką toaletę, czy malutką, no też nie taką małą, też to nazwijmy po imieniu. Tutaj mamy dużą wannę dwuosobową, nawet z wyświetlaczem, także można Netflixa sobie podpiąć i z niego korzystać. Oczywiście te wszystkie okna są zamykane, one świadomie zostały tutaj otworzone, żeby pokazać, co mamy za oknem. No i oczywiście tu jest szafa taka na potrzeby, myślę, bardziej łazienkowe rzeczy, szlafrok i tego typu rzeczy. Dwie umywalki. I tak to jeśli chodzi o tę willę, bo to już chyba tu lokalnie można willą nazwać. Bardzo fajne lustro, fajnie, że stojące, nie na sztywno przyczepione. Telewizor oczywiście do snu, jeśli ktoś ma ochotę. I to wszystko jest chyba świetnie skorelowane. No i teraz chyba trzeba pokazać kolejną fajność, która jest tej nieruchomości, czyli trzeba wyjść na zewnątrz, więc zapraszam do ogrodu. Mamy basen. Widzę, że jest stopniowa głębokość, ale raczej jest dość głęboki, znaczy jak na baseny tego typu. Mniej więcej tu zostało przemyślane chyba na 6 osób, czyli 2 osoby w głównej sypialni plus 2 razy 2. No i mamy 6 leżaków. Mamy tutaj główne miejsce do leżenia, świetne ono jest naprawdę i możemy je sobie spokojnie tutaj, chyba z kierunkami wiatru, jeśli mamy ochotę, możemy przesuwać, czy chcemy być w cieniu, czy chcemy być w otwartym słońcu, także to jest na pewno fajna rzecz. Jeśli ktoś miałby potrzeby, może oczywiście zadaszyć sobie tę część tarasu. No tutaj mamy jadalnię,
Teraz pójdźmy kawałek na zewnątrz może, żeby nie tylko się koncentrować na tym, co tutaj widzimy, ale pójdźmy kawałek na zewnątrz, żeby zobaczyć, w jakiej jesteśmy lokalizacji. Tutaj mamy sąsiadów, tak mają zagospodarowane, praktycznie wszystko jest bliźniaczo, tak jak to deweloper oddał, także tu się niewiele będzie różniło, może meblami i tak dalej. Tutaj pokryją mu, tak chciałbym wyjść na skróty, żeby pokazać odległość, więc zapraszam. Tutaj mamy beach bar. Beach bar był w ogóle nagradzany w różnych rankingach. Bardzo wysoko był oceniany, zarówno jeśli chodzi o drinki, jak i o konsumpcję, pożywienia. No i tutaj mamy już ocean. Tutaj już jest nasz ocean. Także jesteśmy w pierwszej linii. Z tej plaży korzystają użytkownicy tutaj tych willi, także to nie jest tak, że to jest otwarte. Jest tutaj normalnie ochrona, także nie ma z tym problemu. Tam daleko, jeśli chcemy iść na imprezę, po prostu to nazwijmy, to jest bikini beach bar, natomiast jeśli chcemy sobie wskoczyć do wody, no to mamy 30 sekund i jesteśmy w oceanie. Także taką mamy odległość mniej więcej z naszego ogródka, z naszej sypialni, bo wróciliśmy sypialnią, taką odległość mamy do Atlantyku. Zapraszam jeszcze do środka, zrobimy w takim razie podsumowanie, gdy już wiemy, gdzie jesteśmy, jak to wygląda. No i tutaj tak samo mamy, tak? Mamy wyjście na ten taras, także i bliziutko z kuchni, i bliziutko z salonu. Powierzchnia mieszkalna 170 metrów kwadratowych, powierzchnia ogrodu z tarasem około 50 metrów kwadratowych. Odległość do oceanu, jak widzieliśmy, około 100 metrów, jesteśmy w pierwszej linii. Cena tej nieruchomości aktualnie w tym momencie to jest 499 tysięcy euro. Natomiast podkreślam, to jest cena w tym momencie. Jeśli chodzi tutaj o ten resort, aktualnie to jest tylko jedyna, ostatnia w zasadzie willa, która została na sprzedaż, także tu za bardzo nie ma wyboru na ten moment. Jestem właśnie w Santa Maria w wypożyczalni samochodów, gdzie za chwilę postaram się coś wypożyczyć. Jest tu w miarę ograniczona liczba samochodów, więc warto to chyba zrobić na początku dnia niż tak w środku. Mój samochód właśnie ponad gdzieś jest czyszczony, bo wrócił z dnia wczorajszego. Poprzedni najemcy, użytkownicy tego samochodu dopiero go zwracają. Także będę się starał tutaj zwiedzić troszkę tę wyspę właśnie samochodem i oczywiście podzielę się moimi spostrzeżeniami. Jadę właśnie drogą. Dwa pasy. To taka, można by powiedzieć, autostrada, bo nawet jest przedzielenie po środku. Natomiast wyspa Sal, ona długości ma dosłownie, nie wiem, na pół godziny jazdy samochodem taką drogą, także to nie jest nic długiego. Natomiast rzeczywiście te główne szlaki są dobrą drogą wykonane. Znaczy jest dobrej jakości jest droga. Natomiast żeby zobaczyć te najciekawsze atrakcje, rzeczywiście trzeba raczej zjechać z dróg asfaltowych na takie ubite, na momentami bardzo słabo ubite. Momentami jest taki delikatnie off-road, nawet bym to nazwał. Natomiast rzeczywiście można to wszystko zrobić zarówno, uważam, że można zwiedzić to zarówno przy użyciu samochodu, ale raczej uważam tak zwanego terenowego niż typowo miejskiego. Można przy użyciu quadów też, myślę, że całkiem fajnie pojechać, bądź quadopodobnych samochodów. Natomiast rowerem na taką całodniową wycieczkę też jak najbardziej można, też można się tutaj nastawić i tą wycieczką podczas roweru, myślę, podczas jednodniowej wycieczki te najważniejsze atrakcje zobaczyć, choć to może inaczej, może bardziej na dwa dni bym rozłożył to, gdyby to miała być wycieczka samochodowa, rzeczywiście, żeby tu tak nie pędzić ostro, no chyba, że ktoś trochę w nogach ma trochę kilometrów tutaj zrobionych. Tutaj można zobaczyć, jest całkiem fajna roślinność, nawet taka trochę tymczasowo mniej pustynna, także są tu i troszkę tropikalne rośliny, natomiast no nie wszędzie rzeczywiście jest tej wody chyba na tyle, na ile ta roślinność by chciała. Ale taki urok mniej więcej jest na wyspie Sal. Mnie się póki co ta wyspa naprawdę podoba. To jest fajna taka ucieczka od hotelu. I teraz niezależnie, czy w tym hotelu jesteśmy u siebie, w swoim apartamencie, czy jesteśmy po prostu jako turyści odwiedzający w hotelu po prostu. To jest bardzo fajny reset. I ten reset się całkowicie tutaj, myślę, że utożsamia z tym głównym hasłem, jakie można spotkać na Cabo Verde, czyli no stress. Tutaj wszyscy rzeczywiście mówią, że jest ten no stress, nawet jeśli jest stres, to tego stresu nie ma. I jeśli chodzi o moją głowę, to takie kilkudniowe słuchanie o tym no stress naprawdę powoduje, że tego stresu nie ma. I taka ucieczka z Warszawy, z pracy, no na kilka dni może być to naprawdę niesamowitym, no sanatorium psychicznym momentami, tak mi się wydaje, że to tak może zadziałać. Plus ta ilość słońca, tego ultrafioletu, tej witaminy D, no możliwe, że to się okaże naprawdę czymś niesamowitym. Póki co, krajobraz się ponownie zmienia, ale jesteśmy tutaj na dwupasmówie.
i można troszeczkę wdepnąć. Znaczy troszeczkę, nie ma co tu za mocno się rozpędzać, ale trochę depnąć można. No i co? No i podziwiać krajobrazy, także jadę dalej. Piłka nożna. No w tej części świata rzeczywiście tu się gra najczęściej w piłę. Choć widzę, że linie są także do piłki ręcznej. Także może i coś z tej piłki ręcznej będzie, tak jak na szybko patrzę. Natomiast nie po to się tutaj zatrzymałem. Chciałem pokazać, że nie każda inwestycja, gdy się inwestuje w dziurę w ziemi u dewelopera, wychodzi. Tutaj mamy taki przykład. Architekt był bardzo odważny, od razu powiem, bo naprawdę bardzo ciekawe bryły, ale taki kompleks został nieukończony. Z tego, co się dowiedziałem, to jakieś włoskie konsorcjum to budowało. No i budowało, dokąd się dało, to budowało. Natomiast no nie udało się to dokończyć. Nie mam pojęcia, czy to jakieś ktoś, inwestorzy stracili pieniądze, czy to po dewelopera stronie było na tym etapie. Były na tym etapie koszty, ale taki resorcik, taki kompleks miał tutaj powstać. Z bardzo ładnym widokiem na ocean, nie da się ukryć. Tam, gdzie widzimy bardzo daleko takie najmocniejsze fale, tam są rekiny, także i to by było z adrenaliną, myślę, taka kąpiel tutaj w tej odległości od rekinów. Myślę, że byłoby całkiem fajnie, natomiast plaża, rzeczywiście tutaj jesteśmy dość blisko wulkanów. No i ten brzeg, no nie ma takiej plaży jak bardziej na południe wyspy byśmy popłynęli. Tam już ten wulkan tak nie doszedł i tam są rzeczywiście piaszczyste te plaże. Natomiast tutaj są pozostałości lawy i to nie jest takie przyjemne dla nóg. Natomiast dla patrzenia jak najbardziej może być przyjemne, także pamiętajmy, jeśli nabywamy nieruchomości na etapie dziury w ziemi, i to dotyczy każdego kraju, także Polski, przede wszystkim oczywiście Polski, patrzmy dokładnie, u kogo nabywamy, poradźmy się czasami, nie musimy być do końca oazą wiedzy i samemu chcieć całej wiedzy dosięgnąć tylko z jednego źródła. Czasami warto się poradzić specjalisty i nie zawsze warto nabywać coś, co jest absolutnie najtańsze. Czyli nie sortujmy ofert od najtańszych i bierzemy najtańszą, tylko czasami warto ciut więcej dać w zamian za bezpieczeństwo, w zamian za gwarancję, bo naprawdę sporo można stracić, sporo można zyskać, gdy się mądrą decyzję podejmie, ale wiem, jak to bywa. Lepiej teraz o tym mówić, niż żeby był klasycznie mądry Polak po szkodzie, bo nie ma sensu, żeby tak było. Także ja lecę dalej. Będzie kolejny apartament. Patio podobne, jak tutaj we wszystkich apartamentach, dość obfite. Zapraszam. Okej, wejście, klasyczne wejście, jak we wszystkich hotelowych pokojach. I tu od razu przechodzimy do części nocno-dziennej, jak to bywa w pokojach typu studio oczywiście. Bardzo duże łóżko, naprawdę bardzo duże i to mówię ja przy swoich rozmiarach. Dwie szafki nocne. Tutaj jeszcze klasycznie jest telefon, który możemy się połączyć z recepcją, możemy połączyć się z dowolnym pokojem i są tu także oczywiście możliwe wychodzące połączenia międzynarodowe. Ta część jest praktycznie w każdym pokoju hotelowym, także nie ma potrzeby tego przedstawiać, natomiast rzeczywiście delikatne biurkowe rzeczy można tutaj zrobić. Jeśli ktoś na przykład home office rozważa, może to posłużyć myślą jako biurko i całkiem nieźle sprawdzi się w tym celu. Tu mamy taką delikatną część gościnną, to bym nazwał. Nazwać możemy jak chcemy. Dla dwóch osób możemy być na wprost telewizora sobie siedzieć. Natomiast jeśli chcemy gości zaprosić na przykład z pokoju obok, możemy tu spokojnie przynajmniej w cztery osoby posiedzieć i będzie tu wygodniej. Nawet można delikatny deser czy lunchik jakiś skonsumować. Myślę, że od razu trzeba pójść na tą część, która jest tutaj chyba najbardziej atrakcyjna, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli na taras. Mimo, że jesteśmy na parterze, mamy dość fajny taras. Zapraszam. Od razu tu czuć życie. Od razu czuć życie. Dwuosobowy stolik. Bo mniej więcej na tyle osób najczęściej jest wynajmowane to pomieszczenie. Ale chodźmy, bo tu najfajniejszą rzeczą według mnie to jest to, że sobie możemy w kąpielówkach wyjść z łóżka, z łazienki, skąd tylko chcemy, czy w szlafroku i 24 godziny na dobę korzystać z tego basenu. Oczywiście mamy
takie duże pufy, takie leżaki to nazwać można, gdzie można tu spokojnie leżeć, się wygrzewać, no jest lampa, możemy się opalać. Ale chodźmy jeszcze na chwilkę bliżej, ja bym pokazał, w którym jesteśmy miejscu. Tutaj, jeśli chodzi o ten resort, jest główny basen, tutaj są główne pary, takie, które obsługują no, gości hotelowych, którzy korzystają z basenu, czyli tam możemy szybko wyskoczyć na drinka, możemy przekąskę jakąś wziąć, czy możemy wziąć piwo, kolę, wodę, co chcemy. Tam natomiast jest bikini beach bar i tam jest ocean. Także jesteśmy od oceanu, myślę, że w minutę jesteśmy w stanie dojść do tego oceanu. Kamera, wiadomo, to tak nie pokazuje, jak to jest na żywo, ale w taki sposób to wygląda. Chodźmy do środka, chodźmy do środka. I teraz jeszcze pokażę łazienkę. Duża łazienka. Według mnie naprawdę duża łazienka. Dwie umywalki. To jest coś, co zawsze lubię w tego typu pokojach hotelowych czy apartamentowych. Duży prysznic. I to ja mogę powiedzieć, że jest duży prysznic. Naprawdę przy moich posturach można się spokojnie obrócić, co też nie jest zawsze. Fikołka prawie można zrobić, myślę, jest tyle miejsca. I to jest ogromny atut według mnie. Duża. Duża toaleta, naprawdę duża, także też to jest istotne. To akurat jest istotne, bo myślę, najczęściej korzystamy z takiego pokoju po to, aby korzystać z łazienki. Jeszcze ze spania, żeby skorzystać. I tutaj, to jest ta magia, że można spokojnie skorzystać z wanny, o której nie mówiłem, będąc w łazience. Jest fajna wanna z hydromasażem. Są tutaj pompy, widzę, zamontowane. No i jest takie okienko, myślę, że to jest bardzo wesoła i ciekawa. Ciekawa taka możliwość, że jeśli ktoś ma potrzebę, może spokojnie, będąc w takim domowym mini jacuzzi, poprosić drugiego domownika o jakąś wodę, o kolę, czy nawet można sobie wspólnie porozmawiać. Podsumowując, ten lokal ma powierzchnię 48 m kwadratowych. Aktualnie ceny mniej więcej w okolicy 170 tysięcy euro oscylują, natomiast pamiętajmy, że są inflacje, były korony, więc ceny mogą się zmieniać. Nie wiem, w którą stronę, nie wiem, czy się w ogóle zmienią, natomiast wiem, że to różnie bywa przy takich inwestycyjnych nieruchomościach. Myślę, że to jest idealny produkt dla kogoś, kto rozważa nabycie nieruchomości, która ma być wynajmowana, pracować dla niego. Raczej, żeby tu na co dzień nie mieszkać, tylko korzystać oczywiście z tak zwanego pobytu właścicielskiego. Dobra, i powoli się kończy część tutaj, część mieszkalna, apartamentowa. W zasadzie ten cały pasek z tymi basenami, które było z góry widać, powoli mijamy. Powoli się zaczyna wiatr, ale ten wiatr tutaj jest naprawdę, jest ulgą. No i zaczyna się, za chwilkę się zacznie plaża, także tak ten resort wygląda. Naprawdę jest długi, to jest fajne. Mnie się akurat to podoba, że nie jesteśmy zbici wszyscy na bardzo małej powierzchni, tylko jest tego dość sporo. Myślę, że możemy pokazać. Tak mniej więcej wygląda tutaj plaża dla tych kompleksów, dla tych hoteli, dla tych resortów. Nie jest to plaża jakoś tam ściśle zamknięta, ostro zamknięta, natomiast raczej tu są osoby tylko stąd. Pójdziemy teraz do tego beach clubu po prostu, bikini beach clubu. Zobaczymy, jak on wygląda. No i właśnie tu już jestem przed samym wejściem. Od razu jest tutaj przygotowana taka no plaża, można to powiedzieć, dość bezpieczna, z ogranicznikami fal. No zielona trochę jest pocztówkowa, szczególnie gdy wyjdzie słońce, to będzie ta plaża pocztówkowa i będzie naprawdę nawet instagramowa, delikatnie można powiedzieć. Chodźmy zatem do lokalu. Jesteśmy w ogóle w porze takiej poobiadowej, także ani fajna pora, ani wieczorna jeszcze pora, natomiast myślę, że ktoś tam w środku będzie, także zobaczcie, jak to ładnie wygląda tutaj z poziomu wejściowego. Więc podjeżdżamy właśnie pod zatokę, gdzie małe rekiny pływają, także będę miał chyba pierwszy kontakt z rekinami. Więc jesteśmy nad brzegiem Atlantyku, podejdźmy kawałek. To jest dość płytka plaża. To jest kilka ciekawostek, które właśnie są dobre do zwiedzenia. Po pierwsze, to czarne wybrzeże to jest lawa. Lawa z tamtych wulkanów, które tam widać. Nie wiem, czy je widać, ja je widzę doskonale. To są wulkany, z których tutaj podczas erupcji dopłynęło sporo tej lawy. Ta lawa rzeczywiście jest trudna w maszerowaniu, no bo jest ostra. Po prostu przypomina strukturą trochę pumex. Kawałek dalej są rekiny. I to jest chyba najfajniejsza rzecz tego miejsca. No ponieważ można mieć spotkanie z rekinami. Praktycznie tak jak to
bywa z takimi stworzeniami, to czym głębiej pójdziemy, tym większa szansa na spotkanie z większym rekinem. Tak jak tutaj ma, tutaj do brzegu, do tej płytkiej, ciepłej wody podpływają małe rekinki, tak myślę, tam dalej już można mieć trochę więcej adrenaliny i chyba o tę adrenalinę tutaj chodzi. Jest to rzeczywiście dość popularne miejsce, jeśli chodzi o turystów, którzy chcą coś poza tym swoim all inclusive, poza spotkaniem, poza wypoczynkiem w hotelu spędzić. I rzeczywiście nie jest to taka rzecz łatwa i częsta do powtórzenia, szczególnie w innych miejscach na świecie. Także jak najbardziej tą miejscówkę polecam. Naprawdę przeżycie bardzo fajne. Skoro tutaj tak dużo ludzi przyjeżdża, to musi być świetnie. No a ja zaraz lecę właśnie na to spotkanie i mam nadzieję już spotkać jakiegoś groźnego rekina. Także lecę. No właśnie, za mną jest wypożyczalnia desek surfingowych, czyli wygląda na to, że to jest dobre miejsce do surfowania. Póki co najbardziej tutaj moje oko przyciągnęły te muszle. Jest tutaj naprawdę tych muszli tysiące, setki tysięcy w zasadzie. Natomiast niestety nie mogę znaleźć jakiejś całej takiej pięknej, no ale to są duże muszle, naprawdę duże muszle, no takie, które się w sklepach z pamiątkami w zasadzie nabywa. Jesteśmy w praktycznie głównym miejscu, Santa Maria, przynajmniej głównym miejscu na początku dla większości turystów, ponieważ to jest, można to powiedzieć, że to jest molo, natomiast to jest jednocześnie taki port tutaj lokalny, port rybacki, w którym praktycznie można nabyć świeżo złowione ryby. I większość restauracji właśnie przez tych rybaków jest tutaj zaopatrywana. Natomiast jeśli ktoś posiada tutaj własną nieruchomość, no z kuchnią, no to może już całkowicie korzystać z tych dobrodziejstw, po prostu kupić świeżą rybę, tuńczyka. Pozostałych nazw niestety nie znam i nie poznałem tych ryb, tak, nie są mi na tyle znane. Natomiast rzeczywiście ryby tutaj można nabyć i sobie samemu przyrządzić, więc myślę, że to jakaś tam frajda, przynajmniej na początku, może być. Są też tutaj takie własnoręcznie robione różne pamiątki, słynne no-stresy, słynne bransoletki, także tutaj w tym miejscu można to zobaczyć. No chodźmy bliżej, zobaczymy jak dzisiejszy połów w ogóle, zobaczmy jak poszedł. I tutaj już mamy pierwsze stoisko, na bieżąco ryby są obrabiane. Więcej tu jest ryb, natomiast ryby rybami. Tutaj ze mną dzieciaki cały czas skaczą prosto do oceanu, bo rzeczywiście woda tu jest fajna, głęboka, przejrzysta. Zresztą tam też możemy podejść w międzyczasie. I to był piękny skok właśnie. I to był piękny skok i to jest chyba najfajniejsze tutaj na tym molo, że można także takie skoki odbywać. Tutaj widzę sprzęt, najprawdopodobniej to są burle do nurkowania, tak wyczuwam, więc podejrzewam, że tutaj też te pontony, co są zacumowane, część z nich służy do tego, aby w podróż w stylu nurkowania, żeby się udawać. Tutaj jest piękne trofeum dla kogoś, kto lubi szydełkowanie. Można z tego szydełko dosłownie zrobić. Natomiast tam daleko, jakbyśmy spojrzeli, tam jest taka ładna plaża, gdzie jest bardzo dużo muszelek. Po prostu cmentarzysko muszelek to się chyba dosłownie nazywa. I to właśnie w tamtym miejscu, jakbyśmy tak dalej spojrzeli, to w tamtą stronę to cmentarzysko muszelek jest. Tutaj są główne resorty, które się akurat tutaj w Santa Maria znajdują. One są troszkę starsze. Natomiast jak pójdziemy w drugą stronę, zobaczymy, no to tam powoli się zaczynają te najlepsze resorty, te najnowsze i najbardziej chyba imponujące z głównymi światowymi operatorami. Także tak mniej więcej tutaj wygląda, tak wygląda w tę stronę tutaj geografia. W tamtą stronę najprawdopodobniej byśmy mieli chyba Amerykę, ale to trzeba by trochę czasu płynąć. I teraz zobaczmy. Budynek wolnostojący także znajduje się w resorcie, natomiast no przez to, że jest wolnostojący, daje dużo więcej prywatności, dużo więcej indywidualności, czyli nie jest to takie wykończenie hotelowe, takie ściśle zrobione pod operatora, więc zapraszam, nie ma co tu więcej mówić. Od razu po wejściu mamy w zasadzie trzy w jednym, tak? Czyli mamy kuchnię, mamy salon, mamy jadalnię. Natomiast no tak jak to bywa właśnie w resortach, z tej kuchni się korzysta teoretycznie najmniej, natomiast gdy już ta kuchnia jest, no daje możliwość do pewnych eksperymentów i do pewnej samodzielności w gotowaniu, więc dla niektórych to może być bardzo istotny aspekt. Ten stół, od razu powiem otwarcie, bym zmniejszył, takie jest moje odczucie, żebym go zmniejszył i byłoby wszystko ok, i bym postarał się troszkę tą przestrzeń powiększyć, ale tu chyba najsilniejszą rzeczą jest
W tym domu jest to, paradoksalnie, co jest poza domem, więc chodźmy. Jest taki tarasa ogródek, w taki sposób zagospodarowany. Troszkę widać zużycie. Natomiast to zużycie jest tylko plastyczne i myślę, że odświeżenie tutaj to zajmie dosłownie chwilę. Natomiast no można tu też pomyśleć o trawie, jeśli komuś by kamienie przeszkadzały, taki gres. No basen jest fajny, co tu dużo mówić, jest basen fajny. Także z opcją delikatnego jacuzzi. Także można tutaj zarówno drinkować, jak i się chillować bez drinkowania. Jesteśmy w resorcie, ogólnie jesteśmy tutaj w resorcie, także mamy także atrakcje wszystkie, możliwość korzystania z atrakcji tych zorganizowanych, które typowo są przygotowane pod resort. To jest dość istotna rzecz. Natomiast wnętrze trzeba dopasować do siebie, więc chodźmy jeszcze raz do wnętrza, jeszcze dokończmy to wnętrze. Tutaj się znajduje pomieszczenie gospodarcze, malutkie, ale wygląda tak jak pomieszczenia w Polsce. Tutaj sypialnia, duża sypialnia, naprawdę duża. Tu rzadko kiedy sypialnie tak duże występują, także nawet można i coś tu kosztem salonu, myślę, że można by coś zrobić dla osób, które by chciały salon troszkę powiększyć. Tutaj mamy łazienkę z toaletą, taka wash and go, akurat nie jest ona za duża, natomiast tego typu pomieszczenie uważam, że dobrze, że nie jest za wielka, ponieważ no, nie musi zabierać tyle przestrzeni, którą można przeznaczyć na co innego. Chodźmy na górę, bo tutaj mamy jeszcze jeden poziom i tutaj mamy samodzielną sypialnię, także dość sporą. W zasadzie o niej nie ma co tutaj więcej, nie ma potrzeby nic więcej o tej sypialni chyba mówić, ale jest fajna, no co jest fajne w tej sypialni, że ma także swój balkon, a w zasadzie to nawet taras, na który zapraszam. Oj, tutaj z tego tarasu dokładnie można zobaczyć też, gdzie jesteśmy, w jakim jesteśmy otoczeniu. No jesteśmy w tej części właśnie, gdzie takie domki stoją po prostu. Także takie mamy towarzystwo tutaj, towarzystwo i sąsiedztwo z jednej strony. Fajnie, bo troszkę przewiewo od razu jest, także można tutaj czymś poddychać, czyli czymś, no powietrzem z nad Atlantyku. Tutaj mamy tą część bardziej resortową, to nazwijmy ogólną, gdzie turyści... Czy to jest droga, która prowadzi nad ocean? I właśnie tam daleko, jeśli spojrzymy na wprost, no to właśnie widzimy ocean. Także taka jest odległość tutaj do wody, do naturalnej wody. W takiej odległości jesteśmy, jeśli basen będzie dla nas za mały, no to myślę, że to jest jakieś tam 2 minuty w klapkach i jesteśmy nad oceanem po prostu, nad oceanem atlantyckim. Dobra, to teraz takie krótkie może podsumowanie tej nieruchomości. Nieruchomość ma nieco ponad 70 metrów, jeśli chodzi o część zabudowy i 113 metrów, nazwijmy to ogrodu po prostu, bo to ogrodu taras można to nazwać. Ponad 200 metrów mamy tutaj nieruchomości, więc jeśli komuś taka nieruchomość w takim metrażu się podoba, to jak najbardziej polecam. W Polsce rzadko kiedy można w takich resortach mieć takie nieruchomości, także to jest całkiem inna zabudowa niż do niej możemy być przyzwyczajeni. Myślę, że w krajach europejskich też nieczęsto na takiej powierzchni można spotkać takie nieruchomości, choć się oczywiście zdarzają. Cena tej nieruchomości w tym momencie to jest około 330 tysięcy euro, natomiast ta cena też być może się zmieni, choć od razu podkreślam, tych nieruchomości nie ma wielu, więc może się też okazać, że prędzej nieruchomości nie będzie, niż się cena zmieni. Natomiast trzeba to wszystko obserwować. I tak wygląda na Cabo Verde, taki po prostu dziki, ale naturalnie zrobiony port. Bardzo ładnie to wygląda, całkiem inaczej niż u nas na Kaszubach, całkiem inaczej niż w Chorwacji, całkiem inaczej niż we Włoszech. Po prostu piękna zatoczka, kamieniami wzmocniona, no i tak oto tutaj lokalne łodzie, lokalne jachty milionerów wyglądają. No to wszyscy się rybołówstwem i pochodnymi od rybołówstwa zajmują. Natomiast no to jest ten urok, że to jest tak gorąca woda i tak czysta, że na przykład możemy zobaczyć miejscowych, że sobie pięknie w porcie się kąpią, co raczej w Polsce jest niestety nie do pomyślenia, abyśmy w portach się kąpali. Tam jest jednak inna woda, chociażby jeśli chodzi o czystość. A tu właśnie to wygląda, jak wygląda. Rzeczywiście uroczo, co tu dużo mówić, uroczo. W tle krajobraz wulkaniczny powoli się zaczyna. Natomiast no kolory wody i chyba charakter tych łodzi jest naprawdę, nawet momentami myślę, że jest widokówkowy. Jesteśmy właśnie w Espargos, stolicy tutaj wyspy Sal. Po prostu wjechałem w środek, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Drogowskazów nie rozumiem, bo one nawet nie są w języku angielskim, więc jest dla mnie bardzo mało zrozumiałe. Natomiast jadę po prostu przed siebie, rzeczywiście absolutnie inny świat. Dużo nieruchomości niedokończonych, patrzę tak okiem nieruchomościowym też troszkę na to.
Natomiast co mogę powiedzieć, co mi się podoba? Ja wiem, że to nie jest modne, natomiast mi się bardzo podoba, że jest tyle tych kolorów. Po prostu, że te bloki są takie kolorowe. Ma to swój urok. Ja mam świadomość, że tutaj w Polsce to by się takie coś nie przyjęło prawie nigdzie. W zasadzie chyba nawet byłoby obciachowe. Natomiast tutaj ma to swój urok, może przez to, że to jest tak słonecznie, że jest tak ładnie. O, tutaj widzimy turystów na kładzie sobie zwiedzają. Elegancko. Jestem właśnie w knajpce takiej nadmorskiej, mam taki odruch, nad samym oceanem, Lobster się nazywa. On jest przy tym głównym wejściu na molo do portu w Santa Maria. Barwy trochę mogą mylić, bo rzeczywiście są chyba bardziej greckie, z okolic greckich, natomiast bardzo ładnie przy tym nasłonecznieniu to wygląda. Bardzo fajna knajpa, jest tutaj bardzo dużo owoców morza, włącznie z homarami. W czym się praktycznie ta knajpa specjalizuje. Natomiast jeśli ktoś chciałby w środku dnia tutaj przyjść na jakąś ochłodę, to naprawdę z takim widokiem może w tej knajpce posiedzieć. To bardziej informacja turystyczna. Natomiast to pokazuje, że w tej pierwszej linii naprawdę jest sporo knajpek, które dają te atuty, jakimi jest po prostu siedzenie nad samym oceanem praktycznie i delektowanie się widokami. Także miejscowość Santa Maria naprawdę jest bardzo fajna i myślę, że przez dość długi okres może zagwarantować to, że się nie będziemy tam nudzili. Nawet jeśli będziemy chcieli na chwilę z własnego resortu wyjść po to, aby poczuć prawdziwe miasto, tak jak tutaj ludność żyje, to właśnie tego typu lokale, a jest ich troszkę, mogą to zagwarantować. Dobra, więc teraz zobaczymy, jak wygląda przykładowy taki apartament, lokalnie tak nazwany apartament lokal po prostu, który będzie parterowy. I teraz od razu powiem jeszcze to w tym miejscu. Mniej więcej standard tutaj wykończenia jest z góry narzucony, ponieważ operator chce, aby goście mieli wszystko powtarzalne, aby to się z prospektami, z katalogami zgadzało, więc tutaj w to nie ingerujemy. Numer... Albo nie będę mówił jaki numer, natomiast numerologiczna dziewiątka, jeśli ktoś jest numerologiem i dla niego to jest istotne. Zapraszam. Można powiedzieć, że to jest studio. Po prostu nazwałbym to studiem, ale chyba całkiem fajnym studiem, bo znam pokoje hotelowe, które potrafią być zdecydowanie mniejsze. Duże łóżko, naprawdę duże. No widać, że duże łóżko. Ja jestem duży, więc można tutaj skalę porównawczą mieć. No mamy oczywiście sypialnię, mamy telewizor. Przeglądałem telewizor, dużo kanałów sportowych, są kanały muzyczne. Chyba troszkę z akcentem utworów francuskich, tak zauważyłem. Tradycyjny tutaj zestaw hotelowy, a co jest fajne, tutaj dla gości mają codziennie uzupełniane podstawowe napoje, które są z chwilą sprzątania uzupełniane. Jeśli ktoś by sobie wyjątkowo nie radził z upałami, ponieważ jesteśmy na środku oceanu praktycznie, więc pogoda może być różna, to tutaj można w sposób bardzo komfortowy, bardzo przyjemny spędzić po prostu czas. Ja bym tu pokazał jeszcze szafę, bo to dla gości jest może istotne, nie dla inwestora. Natomiast jeśli ktoś by chciał tego typu mieć apartament dla siebie, no to może być dość istotne, więc tutaj mamy szafę, 12 wieszaków jest i myślę, że spokojnie te 12, myślę, że więcej rzeczy tutaj będzie można spokojnie powiesić. Tutaj na górze mamy półki, jest sejfik, tak, bo to jest aktualnie wynajmowane, więc tutaj mamy standard hotelowy, jest sejfik, są szlafroki dwa, są szuflady, więc myślę, że ta szafa na cele hotelowe, na cele pobytu w zupełności wystarcza. Chodźmy teraz do łazienki, bo w zasadzie łazienka jest najczęściej największym kosztem nieruchomości. Są dwie umywalki, za chwilkę te umywalki też dokładnie pokażę, żeby tutaj nie było odbić. Jest całkiem fajny prysznic, w którym mamy zarówno deszczownicę, jak i słuchawę. No i jest toaletka naprawdę duża. Myślę, że ta powierzchnia łazienki, no życzyłbym każdej kawalerce w Warszawie, żeby taką powierzchnię miała. Naprawdę, to mówię uczciwie. To czasami trzy pokojowe mieszkania nie mają tak dużej łazienki, a tutaj studio taką łazienkę ma. I to jest, myślę, ogromny atut, tym bardziej, że tutaj te prysznice są zazwyczaj tylko służą temu, żeby się rzeczywiście odświeżyć. Teraz tak, tutaj jeszcze jest część tarasowa, to nazwijmy. Taki mini ogródeczek, który przynależy do tej nieruchomości, którą też się nabywa. Akurat jesteśmy na wprost i to można dokładnie pokazać, bo tu tych lokali kilka będzie. Tu mamy już restaurację hotelową, restaurację bar, może to nazwijmy. Tu akurat bardzo fajnie widać, że jesteśmy w połowie strzeżenia przez ogrodników żywopłotu, więc tak wygląda żywopłot nieprzycięty, a tak wygląda żywopłot przycięty. Jesteśmy w początkowej fazie strefie całego resortu, więc coś za coś, ciutkę dalej do oceanu, ale ciszej. Zapraszam jeszcze do środka, ja zrobię takie teraz pokrótce może podsumowanie, jak to wygląda. Powierzchnia tutaj jest zapisane z 40 metrów kwadratowych. Cena będzie między 145 a 150 tysięcy euro na ten moment.
Teraz dla osób, które jeszcze nigdy nie były w Cabo Verde, to pokrótce streszczę, o co tutaj chodzi w tym archipelagu. No właśnie, jest to archipelag Wysp Zielonego Przylądka, znajdujący się mniej więcej 500 km na zachód od wybrzeży Afryki, plus minus na wysokości Dakaru, Senegalu, tak w przybliżeniu. Znajduje się tutaj kilkanaście wysp, czego zamieszkałych jest chyba coś około 10, natomiast te turystycznie najbardziej popularne są dwie i jest to Sal i Boa Vista. Ja właśnie teraz znajduję się na wyspie Sal, na zachodnim brzegu tej wyspy. Wyspy te były przez 500 lat pod władaniem Portugalczyków i chyba od 75 roku są już niepodległą republiką. Natomiast te wpływy portugalskie tutaj widać dość mocno, także w administracji to akurat uważam, że z punktu widzenia nieruchomości, z punktu widzenia nas, Europejczyków, jest to dość wygodne, bo jest to całkiem fajnie uporządkowane i zorganizowane. Ludność tutaj naprawdę cały czas sprawia wrażenie, że jest bardzo uśmiechnięta, bardzo wesoła, mimo że jesteśmy całkowicie inną rasą. Jesteśmy białymi ludźmi, którzy, no co by nie mówić, w jakiś sposób tutaj najechali te wyspy kiedyś. Było tu także kilka epizodów z niewolnictwem, gdzie ludność z Afryki tutaj była przeładowywana, były różne selekcje i tak dalej. Natomiast no to jest ta przykra rzecz, z którą Polacy może nie mają za dużo wspólnego, natomiast no my jako biali i jako katolicy coś tam pewnie mamy z tym wspólnego. Dla kogo tu są nieruchomości? Bo to pewnie będzie takie istotne pytanie. Pierwsza rzecz, to myślę, że dla kogoś, kto teraz ma świadomość, że jest inflacja, ma świadomość, że euro chyba będzie coraz silniejsze w stosunku do złotówki, bo tutaj się nabywa nieruchomości w euro. Czyli to jest dla takiej osoby, która właśnie ma jeszcze pieniądze, no już ma świadomość, że na koncie z tymi pieniędzmi nic się dobrego nie dzieje. No i może tutaj nabyć taką nieruchomość, która w sposób pasywny będzie dowoziła z tytułu najmu, będzie dowoziła przychody. Być może będzie tutaj także wzrost wartości nieruchomości, ponieważ tutaj ilość gruntu, no z racji, że to jest wyspa, jest mocno ilość gruntu ograniczona, więc tutaj takich resortów już wiele raczej nie powstanie. Natomiast miejsce to jest bardzo popularne, widzę, wśród turystów. I widzę tutaj zarówno tutaj tą Europę kontynentalną, widzę sporo Brytyjczyków i sporo widzę, o dziwo, Portugalczyków, którzy przecież mają także swój ocean. Natomiast no, tak to wygląda. Operatorzy są naprawdę tutaj bardzo, bardzo duże firmy są tutaj operatorami, niektórzy są na wyłączność. Więc myślę, że zbadany został ten teren turystycznie, a co za tym idzie inwestycyjnie. Więc pierwsza grupa osób, które mogą śmiało rozważyć tutaj ewentualnie atrakcyjność zainwestowania pieniędzy, to są właśnie te osoby, które mają jeszcze wolną gotówkę i chciałyby zainwestować i troszkę z tego też oczywiście skorzystać. Natomiast druga grupa, która mi przychodzi tutaj na myśl, o czym bym jeszcze nie pomyślał rok temu, no to są osoby, które no mają świadomość, że może coś tam jeszcze z tymi zbrojnymi historiami być, że to jeszcze nie jest koniec. No i tu jest taka opcja, że my tu 7 godzin lecimy. Także w ciągu 7 godzin można spakować walizki i do swojego second home'u, który do tej pory wynajmowaliśmy, po prostu się przenieść. No i przeczekać, jeśli coś by, nie daj Boże, się złego wydarzyło. Lokalizacja tych wysp powoduje, że jesteśmy bardzo daleko od każdego z mocarstw, które teraz szabelką mocno tutaj machają na arenie międzynarodowej, więc to ma prawo no dawać tutaj zdecydowanie większe bezpieczeństwo niż Europa, jeśli coś miałoby się naprawdę na grubo wydarzyć. Nie ma tutaj złóż naturalnych, więc też nie wydaje mi się, aby ktoś tutaj lokalnie miał potrzeby w celach finansowych zrobić jakiś najazd. Dlatego wydaje mi się to miejsce bardzo bezpieczne. Tutaj ogólnie na ulicy można kupować wszystko walutą euro. To też jest pomocne, nie trzeba się bawić w przeliczniki i wymieniać co chwilę pieniędzy. Lokalni tutaj są bardzo uśmiechnięci. Ja już jestem tutaj któryś dzień i no cały czas widzę, że się uśmiechają. Tutaj słynne hasło marketingowe to jest no stress. I to jest chyba najlepsze, co mnie tutaj spotkało, ponieważ naprawdę ostatnie 2,5 roku to tego stresu mieliśmy wszyscy dużo. Gdy już się słyszy jak mantrę to no stress, to naprawdę to no stress się pojawia. Tutaj się nikomu nie śpieszy, wszyscy są wyluzowani, więc myślę, że nawet to może pobyt tutaj we własnej nieruchomości może powodować, że będzie to jakaś terapia. Terapia dla naszego mózgu, dla naszego umysłu, dla naszego mentalu i to jak najbardziej wydaje się może śmieszne, natomiast dosłownie mówię, że to jest odczuwalne i bardzo kojąco wpływa, przynajmniej na mnie wpływa do tej pory. Także tyle jeśli chodzi o ostrzeżenie dotyczące Wysp Zielonego Przylądka. Okej, teraz jadę na wulkan. Po prostu tutaj wulkan jest przed nami. Zobaczcie, jak daleko mi się uda wjechać samochodem. Krajobraz troszkę rzeczywiście wulkaniczny, myślę. Tu w tle jest stolica
stolica tej wyspy, wyspy Sal. Troszkę od tej strony wygląda slumsowo, być może też tam mi się uda na chwilę podjechać. Fajnie, rzeczywiście to jest całkowicie inne życie, oderwanie od tych hoteli pięciogwiazdkowych. Także jadę tutaj w krajobraz troszkę księżycowy nawet momentami, na zwiedzanie teraz wyższych części wyspy. No jesteśmy już właśnie na, można powiedzieć, na szczycie jednego z wulkanów tutaj, na wyspach, z których właśnie ta lawa spływa i tak dalej, i te wszystkie wulkaniczne rzeczy. Natomiast na taki skład tego wulkanu jest, że tutaj wydobywana była sól. I są jeszcze pozostałości z wydobycia tej soli. Natomiast jesteśmy naprawdę na wysokości i strasznie wieje, więc mam świadomość, że z tym dźwiękiem może być później różnie. Tam bardzo daleko, od drugiej strony, gdy się zjedzie, jest bardziej skomercjalizowane dojście do tej kopalni soli. I tam ludzie się kąpią w tej soli. Po prostu nacierają się też takim błotem solnym. I działa to dość dobrze na skórę, natomiast dziś nie jest to taki bardzo idealny dzień, ponieważ wyjątkowo, jak na to miejsce, na którym jesteśmy, spadło ostatnio troszkę deszczu, spadło i ta sól jest rozcieńczona i nie ma już takiego efektu, jak ma na co dzień. Teraz dopiero mam świadomość, jak wyścigi Dakar mogły naprawdę wyglądać, i to ludzie, ci zawodnicy tysiące kilometrów takimi drogami pokonywali na ostrej prędkości, to rzeczywiście wydarzenie musiało być niezłe. Zresztą możemy się obrócić, fajnie to z daleka widać, tak jak byłby i wyścig ciężarówek, i wyścig samochodów takich bardziej sportowych. No, tak to mogło wyglądać. Okej, ja lecę dalej zwiedzać wyspę. Taki krajobraz, na pierwsze moje wrażenie, to taki trochę z westernów nawet, można powiedzieć, że mógł tu być, kurczę, może jakiś kościół, może coś się spaliło, przyjechali kowboje, zaraz będą kogoś wieszać, ale rzeczywiście takie wrażenie to nam nie zrobiło. I nawet powiem, że mnie się to podoba. Natomiast to są pozostałości fabryki, która była związana właśnie z kopalnią soli, która jest tutaj nieopodal, w zasadzie na tym księżycowym, w tym księżycowym krajobrazie. To najprawdopodobniej był etap suszenia oraz pakowania. I takimi oto drogami tutaj przyjeżdżały ciężarówki, które to zabierały. Następnie było to najprawdopodobniej drogą morską, dalej puszczane. Także fajnie to, dobrze, chociaż taki kawałek się zachował tej historii. I tutaj za mną teraz widać takie dokładnie dwa światy, jeśli chodzi o architekturę. Tutaj taka prawdziwa kaboverdyjska, lokalna, kolorowa, bardzo naprawdę kolorowa, wesoła. No, takie typowe no stress chyba. Natomiast tutaj już nowoczesna, inwestorska, zdecydowanie bardziej inwestorska, bardziej przyjezdna. No i chyba ładniejsza dla naszego europejskiego oka. Zdecydowanie chyba ładniejsza i zdecydowanie taka chyba ciekawsza. No, finansowo myślę, inwestycyjnie zdecydowanie. Natomiast to są właśnie dwa światy, które ze sobą tutaj są połączone w tych miastach typowo, bo kurorty są typowo nowoczesne, choć nie wszystkie. Natomiast w miastach takie połączenie można spotkać, choć zdecydowanie więcej w miastach, jak zauważyłem, zdecydowanie więcej jest takiej zabudowy typowej, lokalnej.